Witam pana Jacka Pawłowskiego oficjalnie. Pan Jacek Pawłowski, znam się już od wielu lat z panem Jackiem, jest, mieszka w Ostrołęce, jest dziennikarzem, który zarówno pracował w gazetach, jak i w, w radiu, był związany też z programem trzecim Polskiego Radia, a ostatnio z stacją TVN, ale jest to bardzo ciekawa postać, człowiek nieszablonowy, niekonwencjonalny, bardzo ciepły, <laughs> tak. Bardzo pracowity, bardzo życzliwie nastawiony do ludzi. Pracując poświęca się dziennikarstwu w taki sposób, żeby to dziennikarstwo służyło jakiejś sprawie albo ludziom. Którzy bez wsparcia, no nie wiem, programów interwencyjnych często są gdzieś przytłoczeni ciężarem nie wiem, biurokratycznym albo nie radzą sobie z problemami i, i, I trzeba o tym mówić głośno, tak, żeby y, y, przestrzegać innych ludzi albo pomagać w konkretnych sprawach. Dobrze, może trochę przedługi wstęp. Y, przekazuję mikrofon panu Jackowi Pawłowskiemu. No i życzę znowu niezapomnianego, interesującego wykładu, czasu spędzonego tutaj w trakcie zajęć uniwersyteckich. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi za to wprowadzenie i tak. Y Piękne przedstawienie mnie, na które na pewno, jeżeli zasłużyłem, to tylko w małej części. Proszę Państwa, tak, to co. To, co robię w dziennikarstwie, to jest od wielu, wielu lat głównie dziennikarstwo społeczne i interwencyjne. Zarówno w wymiarze um, lokalnym, jak i ogólnopolskim. Politycznym dziennikarstwem też się kiedyś zajmowałem, ale, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że polityka to jest um, taka dziedzina życia, która albo ludzi kompletnie nie interesuje, albo budzi w nich niezdrowe emocje. I, um, jednak uznałem, że, że ten rodzaj dziennikarstwa, który jest blisko ludzi, tak zresztą nazywa się program telewizyjny, który mam zaszczyt współredagować, no jest, jest taką mm, formą spełniania misji tego zawodu, bo przecież nie po to by Państwo korzystają z mediów, płacą abonament telewizyjny, płacą za gazety, tudzież znoszą te natrętne reklamy, nie po to, żeby, żeby czegoś w zamian nie otrzymywać. I to, co w zamian otrzymują Państwo od takich programów, rubryk w gazetach, czy audycji radiowych, które mają charakter społeczno-interwencyjny, to właśnie taka Realna pomoc w rozwiązywaniu problemów, tudzież poczucie, że ze swoimi problemami nie jesteście sami i to, że z tych mediów dowiadujecie się, mam nadzieję, jak różne swoje sprawy można rozwiązywać. Ja ten. To nasze spotkanie, ten wykład, który dzisiaj, dzisiaj zaczniemy, postanowiłem nazwać w taki dziwny, mam nadzieję, że frapujący sposób: Samopomoc 2.0, czyli Ludzie, ludziom w czasach internetu. Proszę Państwa, będąc uprawiając ten rodzaj dziennikarstwa, stykam się z ludźmi. Redakcje. Są, a przynajmniej powinny być otwarte na swoich odbiorców, czytelników, widzów, słuchaczy, w taki sposób, że, że taki czytelnik, widz i słuchacz powinien móc przyjść, a przynajmniej skontaktować się telefonicznie, móc przedstawić swoją sprawę i, i poprosić o jej załatwienie, rozwiązanie, nagłośnienie, o pomoc. Różni ludzie przychodzą, często ze swoimi naprawdę trudnymi życiowymi problemami, ale zdarza się, że, że ludzie zwyczajnie roszczeniowo nastawieni wobec, wobec świata żądają czegoś, czego im się nie należy. Cała sztuka tego dziennikarstwa polega na tym, żeby odróżnić prawdziwe problemy od problemów wydumanych. I takim, takim przeciwieństwem roszczeniowej postawy wobec świata i to, co mnie zafrapowało do obserwowania tego, jak ludzie sami indywidualnie albo zbiorowo rozwiązują swoje problemy, była taka sytuacja, którą kiedyś zastałem nie w redakcji. A w czasie pewnej podróży reporterskiej chciałem gdzieś dotrzeć na jakąś wieś, do której wiodła droga na przemian żwirowa i gruntowa. I na takiej wsi tutaj gdzieś na północnym Mazowszu, na, na żwirowo-gruntowej drodze, która była wyboista, pokryta kałużami, zastałem kobietę. Panią, która no, nie wypominając wieku, ale kilkadziesiąt lat miała, i mimo tego, że, że no już w zasadzie powinna odpoczywać po przepracowanym życiu, chodziła po tej drodze z grabiami. Nie wiem, czy to była ta, ale akurat taka mi pasowała, bo, bo ładnie na zdjęciu wygląda. Chodziła, chodziła z grabiami i nagarniała w dziury, w wyboje, które powstały, w kałuże. Trochę żwiru, trochę piachu z tego, gdzie tam było. Zapytałem ją: Po co? No, proszę pana, po to, że ja przed swoim domem chcę mieć równą drogę. No, ale proszę pani, no sama przecież pani tych wszystkich kilometrów nie zagrabi, tylko przed, swoją, przed, przed swoim domem, przed swoją posesją, przed swoim pod, podwórzem. Na co ona mówi do mnie: Ale wie pan, gdyby wszyscy tak zrobili. To by nie trzeba było, żeby, żeby tutaj równiarka przyjeżdżała. Wystarczyłoby raz na początku sezonu i raz na końcu sezonu, a tak to byśmy sami sobie to, to wykonali. No więc tak. Piękna postawa, ale pani, pani była sama. Trudno też oczekiwać, żeby, żebyśmy sami dbali o, o, o wszystkie drogi. No, jednak płacimy podatki. Od tego jest ta, ta, ta władza, ta administracja, którą utrzymujemy, żeby nasze problemy, takie jak utrzymanie dróg, rozwiązywała. Ale. Ta postawa mnie ujęła. Tego, że pani nie czekając na to, że gmina jej coś załatwi, że przyjedzie urząd, wydelegowany ktoś z urzędu i, i, i rozwiąże jej problem, taki bardzo przyziemny, dosłownie przecież, bo dotyczy nawierzchni drogi, taki bardzo przyziemny problem postanowiła rozwiązać sobie sama. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ta. Ta refleksja, którą pani na sam koniec wygłosiła, że gdybyśmy tak wszyscy się wzięli, to ileż spraw można by było zbiorowo załatwić, <laughs> no, była tyleż, tyleż banalna, co prawdziwa. No, przeważnie banały to, to, to polegają na, na tym, że jest to bardzo ujmująca prawda. I zacząłem się tak zastanawiać, i obserwować, I, 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 i rzeczywiście, kiedy ludzie są w stanie się tak w miarę zjednoczyć wobec różnych spraw, no to, 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 to są w stanie dużo zdziałać. I, i taka ta, ta zbiorowa, zbiorowa samopomoc zacząłem grzebać, i się okazało, że w historii ma ona daleko Sięgające bardzo głęboko w przeszłość źródła. Gdzieś tu sobie, przepraszam. To, to, co pokazuję na tym slajdzie, to jest bardzo ciekawa historia, mianowicie. Państwo albo nowoczesne korporacje jest tak ten świat urządzony, że pewne rzeczy albo dostajemy od instytucji, na które płacimy podatki, albo kupujemy sobie na rynku. Tymczasem ludzkość przez bardzo, bardzo wiele lat, w zasadzie od zarania swoich dziejów, funkcjonowała na zasadzie, na zasadzie właśnie samopomocy, że wiele problemów ludzie rozwiązywali sobie sami. I na przykład idea nowoczesnych ubezpieczeń. Tak jak tutaj pokazuję, wzięła się z klasycznej ludzkiej samopomocy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale kiedyś, kiedyś dawno temu, kilkanaście wieków przed naszą erą jeszcze, na Bliskim Wschodzie, kiedy kupcy szli z karawanami, przemierzali ileś tam, wiele setek, a czasami tysięcy może kilometrów na wielbłądach, osłach. I to chyba są dwa gatunki zwierząt jucznych. No to wiadomo, działy się różne rzeczy. Zwierzęta padały, nie, nie wytrzymywały trudów podróży. Okolice roiły się od zbójców i rabusiów. No krótko mówiąc, było dużo różnych okoliczności, w których można było stracić towar. I wśród takich karawan kupieckich, wśród tych wspólnot kupieckich była taka zasada. Że jeżeli komuś pada osioł albo komuś zrabują towar w zbójcy, to wszyscy pozostali oddają część swojego e, stanu posiadania, towaru, czy, 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 czy e, składają się, się na zwierzę, które padło, po to, żeby zrekompensować temu komuś stratę. Bo jak w zbiorowości, każdy odda temu potrzebującemu, na przykład każdy z 20 członków karawany kupieckiej odda komuś, który stracił wszystko, 5% swojego dobytku, to on nie zbiednieje, a temu komuś wyrówna się stratę. I tak ludzkość wynalazła ubezpieczenia, ale te ubezpieczenia wzięły się z samopomocy. Co się okazuje? W starożytnym Rzymie, jakby tak dobrze pogrzebać, była na przykład podobna zasada wśród kupców, którzy swoje towary transportowali statkami. W prawie rzymskim jest nawet taka instytucja, która się uczenie po łacinie nazywa. Sprowadza się mniej więcej do tego, że Kupcy, którzy swoje towary składowali na jednym statku, i statek płynął, 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 zdarzał się sztorm, trzeba było część ładunku wyrzucić za burtę, żeby ocalić statek i resztę tego ładunku, i przede wszystkim ludzi nim płynących. No, to wiadomo, jak jest sztorm, jak jest gwałtowna historia, to przecież nikt nie będzie pilnował, żeby porówno każdemu wyrzucić. Tylko się wyrzuca to, co było najbliżej burty. Ale zasada właśnie tej samopomocy kupieckiej polegała na tym, że, że później rekompensowano sobie nawzajem ten stracony towar. Temu, który, który stracił najwięcej, proporcjonalnie do wartości towaru, który był na statku. Czyli coś podobnego jak z tymi wielbłądami, tylko że, że w warunkach morskich. Okazuje się, proszę Państwa, że w starożytnym Rzymie wśród wolnych ludzi, aczkolwiek niezbyt zamożnych, też istniały takie formy samopomocy, gdy na przykład ta, ta, takiej taki właśnie sąsiedzkiej samopomocy, że gdy ktoś umarł, Pozostali składali się na pochówek i na jakąś pomoc dla, dla rodziny. To była taka, taka samo pomoc pogrzebowa. W, w średniowiecznej Europie były tak zwane kasy pożarowe, które też, no, wiadomo, nie było tak dobrej komunikacji, takich dobrych dróg, środków łączności, państwowej straży pożarnej z nowoczesnymi wozami, tak jak dzisiaj, i instytucji ubezpieczeniowych notowanych na giełdzie. No to ludzie na wsi, kiedy komuś spalił się dom, też zrzucali się na to, żeby mu to zrekompensować. I, i, i to też tak, tak funkcjonowało na przestrzeni dziejów. Kiedy przechodzimy do współczesności, podobno w gminie Radzymin mieszka więcej ludzi na wsi niż w mieście, więc myślę, że to urządzenie, które, które pokazuje tutaj wiedzą Państwo, że jest to młockarnia marki Warmianka. Ja jeszcze pamiętam takie rzeczy, chociaż. Jestem stosunkowo podobno młodym człowiekiem, ale już już moje młodsze rodzeństwo od kilkanaście, o, o kilkanaście lat już takiej instytucji nie pamięta, nie kojarzy. Kiedyś na wsi ludzie sobie pomagali i chodzili na odrobek. Nie wiem, czy Państwo znają taką instytucję odrobku, prawda? To też była piękna forma międzyludzkiej samopomocy, gdzie no, do, do obsługi takiej młodzkarni niech ja spojrzę, to był tak... Ktoś był, musiał być na górze, do rozcinania snopków jedna osoba, do wpychania słomy, żeby się tam łodzkarnia nie zapchała druga osoba, do odstawiania worków trzecia, do no, i do odbierania słomy chyba dwie osoby musiały biegać na stertę. Czyli tak z pięć, z pięć do ośmiu osób musiało wziąć udział w takiej młodce, więc średnia wiejska rodzina chyba nie była w stanie zapewnić takiej siły roboczej. No więc nie, nie wynajmowało się ludzi najemnych za pieniądze, tylko przychodzili sąsiedzi, pomagali sobie, prawda? Była robota, była później część integracyjna takiej młodki, jak kiedyś. Dwa, ty, dwa tygodnie temu e, mówiłem podobny przykład na Uniwersytecie w Wyszkowie. E, no to m, widownia mi zwróciła uwagę. Proszę pana, pan zapomniał o najważniejszej części takiej sąsiedzkiej po samopomocy, jaką była gościna po, e, po, 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 całej, po całej tej młodce, ale później się szło przecież. Ktoś, kto skorzystał pomocy, z pomocy sąsiada, miał taki moralny, niepisany obowiązek, żeby mu tę pomoc oddać w postaci swojego poświęconego czasu. I swojej poświęconej pracy. Więc no, piękna instytucja właśnie takiej międzysąsiedzkiej samopomocy obecnie moim zdaniem w zaniku. Czy to spowodowała mechanizacja rolnictwa tak daleko posunięta, czy zanik więzi społecznych na wsi, obstawiałbym, że jedno i drugie pospołu, pytanie tylko co bardziej, ale, ale jest niestety w zaniku. Proszę Państwa, ale przechodząc do tej zasadniczej części naszego spotkania, to, to coś chciałem pokazać, bo pod podtytuł naszego spotkania brzmi Ludzie, ludziom w czasach internetu. To są różne formy właśnie takiej sąsiedzkiej samopomocy, które ja wyszukuję sobie w internecie i, i, i z pewną pasją je obserwuję, bo no, one są takim wdzięcznym przedmiotem obserwacji. Oto, no przecież nie jest to wiejska wspólnota drugiej połowy XX wieku, tylko nowoczesny, wyobraźcie sobie państwo, tu niedaleko nowoczesny apartamentowiec w Warszawie, a ludzie. W wielu apartamentowcach jest tak, że ludzie się nie znają. Sprowadzają się, kupują sobie mieszkanie. Jeden blok jest odgrodzony od drugiego, żeby ci sąsiedzi z tamtego te wredne e, słoiki nie stawiały nam samochodów na naszym pięknym parkingu. Tu jest przegrodzona klatka schodowa, żeby ten mi tu roweru nie stawiał gdzieś pod moimi drzwiami. No, Tak to życie wspólnotowe w tych nowych blokach wygląda. Ja tak nie mieszkam, ale wiem, bo mam kolegów i czasami ich odwiedzam. Natomiast tutaj okazuje się, że... Jejku, jak ta ulica się nazywała? Nie pamiętam, ale to z, nieważne jest. W każdym razie okazuje się, że za pomocą Facebooka e, ludzie z jednego takich apartamentowców wymyślili sobie grupę e, właśnie takiej e, sąsiedzkiej e, samopomocy. Jak to działa? Jest założony profil na Facebooku, do niego można się zapisać, do niego można się dołączyć e, i można dostać e, listę ludzi, Którzy mogą pomóc, nie oczekując za to pieniędzy. I co widzimy? Sylwia jest specjalistką od funduszy unijnych, ale to się na co dzień niespecjalnie przydaje, więc na przykład oferuje pomoc w zakresie szkolenia psów. Ktoś jest doradcą ubezpieczeniowym, no to się akurat bardzo przydaje, bo w tej chwili rozpiętość stawek za ubezpieczenia różnych rzeczy, samochodów czy mieszkań no jest po prostu nieuzasadniona ekonomicznie. W tym tkwi jakaś inżynieria finansowa, więc bez doradcy w zasadzie dobrze się nie ubezpieczysz. Ktoś Zna się na prawie kanonicznych i sakramentach, tak naprawdę, jak się dowiedziałem później, ten, ten, ten tutaj, który, który jest magistrem teologii, to on się specjalizuje w pisaniu kościelnych pozwów rozwodowych i podobno opędzić się nie może. Ale to tak na marginesie. Jest grafik komputerowy, który pomaga. Jest informatyk, który. No... Ileż z Państwa. Ja też, jesteśmy zwykłymi użytkownikami komputerów. A jak komputer zaczyna szwankować, czyli na przykład nie chce mi się połączyć z rzutnikiem, no boże kochany, co ja to mogę zrobić? No muszę poszukać jakiejś pomocy. To są stosunkowo proste problemy. Ale na przykład podłączona drukarka nie chce zadziałać. No komputer, całe mnóstwo problemów. Jest informatyk, który oferuje taką pomoc. No i i tak dalej, i tak dalej. Ja mam nadzieję, że Państwo widzą tę listę na tyle, że, że są, w stanie, są w stanie przeczytać. No i można z takich usług skorzystać, ale widzicie Państwo, że tutaj nie ma telefonów. Listę z numerami telefonów można otrzymać dopiero wtedy, kiedy się zadeklaruje własną, właśnie jakoś to, że, że, że poświęcimy jakiś czas. Co ja mógłbym robić w takiej wspólnocie? O. Robię świetny barszczki, szony, więc w sam raz zbliża się Wigilia, więc, więc może mógłbym zaoferować tudzież pisanie pism do urzędów. A... <ścoughs> więc więc... Tak, tak to funkcjonuje. Takich grup na Facebooku jest kilka, być może kilkadziesiąt, być może kilkaset, być może ja nie umiem szukać, bo też no, nie ukrywam, że nie jestem najbardziej zaawansowanym użytkownikiem serwisów społecznościowych. Ale te serwisy społecznościowe są przepięknym, wdzięcznym i bardzo skutecznym narzędziem do tego, żeby takie grupy samopomocy zawiązywać. Ja nawet sobie pomyślałem, że gdzieś możemy w swoim miejscu zamieszkania stworzyć. Jakąś taką, taką międzypokoleniową grupę samopomocy, bo po to, żeby, żeby z jednej strony to działało, żeby ludzie mogli świadczyć sobie nawzajem jakieś usługi, ale z drugiej, żeby ta, ta międzypokoleniowość jest o tyle ważna, że jeżeli ludzie, którzy. Ukończyli już swoją karierę zawodową, poszli na emeryturę. Są często samotni, mają nadmiary wolnego czasu, wtedy przychodzą różne głupie myśli do, do głowy na temat czucia się niepotrzebnym, zbędnym i tak dalej, i tak dalej, że w takiej, w takiej wielopokoleniowej wspólnocie taka osoba, która, która jest na emeryturze, może poczuć się potrzebna, a to jest w każdym wieku bardzo, bardzo, bardzo ważne takie, takie samopoczucie. A z drugiej strony wśród młodych ludzi myślę, że, że jest uzasadniona potrzeba kształtowania właśnie potrzeby i umiejętności funkcjonowania w tego, w tego typu grupach, wspólnotach, czy, czy jakby tego nie nazywał. A to zaraz, zaraz przejdziemy. Właśnie to, to też mam kolejny slajd, gdzie dokładnie, panie dyrektorze, jest użyte to sformułowanie bank czasu. E, więc no, my, myślę, że, że, że coś takiego był, byłoby fajne i może uda mi się coś takiego stworzyć. E, tu jest samopomoc babska, bank czasu. Zobaczcie w lewym górnym rogu. E, to, to kolejna jest platforma internetowa, tym razem nie serwis społecznościowy, tylko zwykła strona WWW. I tutaj jest, jest bardzo jednoznaczna selekcja płciowa. To jest serwis zrzeszający kobiety. Samopomoc babska jest taką grą słów, bo jak wiadomo, wiejskie spółdzielnie w latach PRL-u nazywały się samopomocą chłopską. Chociaż tam tak, i jeszcze są, co, co ciekawe. No spółdzielczość, spółdzielczość no też jest swego rodzaju formą samopomocy, taką bardzo zinstytucjonalizowaną, ale nie będziemy się tutaj, tutaj nad nią rozwodzić. I co tu jest napisane? Niestety, na skorzystanie z odpłatnych usług. No i tutaj, tak samo jak ta wspólnota sąsiedzka, można się zgłosić, można zaoferować coś od siebie i można w zamian za to korzystać z tego banku czasu, że ktoś, kto posiada jakieś umiejętności, które nam są potrzebne, będziemy mogli z tego skorzystać. Tutaj, gdyby tak pomyśleć nad tym systemowo i trochę. Politycznie, politycznie z punktu widzenia e, e, organizacji społeczeństwa można by zadać sobie pytanie, no kurczę, e, z jednej strony jest to fajne, takie nawzajem oferowanie sobie bezpłatnych usług, ale czy to nie, gdyby, gdyby to tak się rozpropagowało, że stałoby się zjawiskiem masowym, czy nie byłoby groźne dla gospodarki? No bo część obiegu pieniądza wtedy zaczyna, no, część... Pieniądza nie trafia do obiegu. Jeżeli możemy się ostrzyć u sąsiada w ramach samopomocy i w zamian za to ostrzyżenie zaoferujemy mu naprawę kranu, to jakiś hydraulik nie zarobi i jakiś fryzjer nie zarobi. No więc po, po pierwsze na dużą skalę się nie da. To, 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 to jest po pierwsze. Z drugiej strony wydaje mi się, że takie grupy samopomocy są moralnie usprawiedliwione właśnie wśród. Emerytów, którzy nie dysponują chyba jakimś nadmiarem pieniędzy, jeżeli się mylę, to wyprowadźcie mnie Państwo z błędu, tudzież wśród młodych ludzi, którzy bardzo często są zatrudniani na tak zwanych umowach śmieciowych, a jeżeli na etacie, to za najniższą pensję, za którą nie sposób się utrzymać. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie skorzystać? Dlaczego, dlaczego czegoś takiego nie zawiązać? I wydaje mi się, że. że to właśnie powinno przesądzać o tym, że, że jest to forma działalności jak najbardziej usprawiedliwiona. A to jest bardzo ciekawa historia. Zupełnie niedawno dowiedziałem się o tym. Zadzwonił do mnie prezes Federacji Konsumentów, z którym znam się osobiście, pan Kamil Pluskwa Dąbrowski. Myślę, że jak tu siedzimy w tej sali. Nie ma nikogo, kto nie spotkałby się z ofertą najczęściej telefoniczną, takim nagabywaniem, czy nie chcą Państwo zmienić dostawcy prądu. Albo czy nie chcą płacić taniej za prąd, bo tu oferujemy, a tu się nagle okazuje, że nie dość, że nie jest taniej, to jeszcze wcisnęli nam ubezpieczenie medyczne, jakiś telefon, internet, których wcale nie chcieliśmy i o, o których jak odtwarzamy sobie w pamięci pierwszą rozmowę telefoniczną, to nie zawsze. Była mowa. Ale tutaj Federacja Konsumentów proponuje zrzeszenie się ludzi dobrowolne w celu negocjowania uczciwych, przejrzystych, bez żadnych tam ukrytych kosztów czy dodatkowych usług i przede wszystkim tanich usług dostawy prądu. Federacja Konsumentów, instytucja z ponad 50-letnią tradycją, myślę, że już nawet chyba 60-letnią, organizacja pożytku publicznego, no myślę, że, że świadczy to o wiarygodności. Bo podobno, jak powiedział mi prezes, nie mogą się opędzić od chętnych, a właśnie to, takie, takie wspólne kupowanie też jest rodzajem, jakby nie było samopomocy, ponieważ jak jesteśmy w grupie, jak jesteśmy się w stanie samoorganizować, jesteśmy. Innym partnerem, innym klientem dla kogoś, kto nam coś oferuje jako zbiorowość, niż jako grupa pojedynczych klientów, którym można coś wcisnąć drożej i niekoniecznie lepiej. Więc, więc pod tym względem, zresztą takich, takich tego typu. Ja, ja może tutaj przebiegnę, bo chyba mi się wydaje, że o. Tego typu zbiorowych zakupów i, i zrzeszania się, skrzykiwania przez internet, żeby coś kupić taniej, jest, jest znacznie większy, więcej. Takim najbardziej medialnym przykładem jest to, co w tej chwili pokazuje na, na, na ekranie. Ludzie zaczęli wykorzystywać internet, ci zwłaszcza uwikłani w kredyty frankowe. Zaczęli wykorzystywać internet do tego, żeby kupować zbiorowo franki i we frankach, a nie po przeliczniku bankowym, tylko w żywej walucie kupionej tanio, spłacać swoje kredyty, że w ten sposób raty się zmniejszą. No i rzeczywiście, jeżeli kupuje się naraz ileś tam tysięcy franków, no to jest on po kursie znacznie, ale to znacznie korzystniejszym niż, niż w detalu czy, czy po przeliczniku bankowym. Ale właśnie ci ludzie, którzy, którzy znaleźli się w potrzebie, których zaczęły gnieść raty i stanowić większość budżetu domowego, no, zaczęli sobie radzić właśnie w taki sposób i właśnie wykorzystując internet, który jest w ogóle bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby realizować swoje codzienne potrzeby i należy z tego korzystać, no bo po to, po to ludzkość taki ten internet wynalazła. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja robiąc zrzut z ekranu takiej, takiej platformy dla kierowców, która się nazywa Janosik i, i tym z Państwa, którzy nie wiedzą, za chwilę powiem, na czym to polega, ale wziąłem to pod hasło: Nie byłoby biznesu, gdyby nie było społeczności. Bo tutaj na tym przykładzie mogę pokazać jedną rzecz, że Janosik jest taką. Aplikacją, którą każdy może sobie założyć na telefonie i jadąc e, e, drogą, może się dowiadywać, co nas czeka na tej drodze: czy jest to inspekcja transportu drogowego, czy kontrola prędkości, czy lotny patrol, czy wypadek, czy zagrożenie, czy roboty drogowe. Ostrzega to w czasie rzeczywistym, ale to robią sami użytkownicy tych telefonów. Każdy z takich telefonów, jeżeli wyświetla się aplikacja, posiada przyciski i mijając roboty drogowe, możemy takie roboty zgłosić. I jeżeli robi to 95 tysięcy kierowców w całej Polsce w jednym czasie, a tyle właśnie było zalogowanych do Janosika w czasie, kiedy do państwa jechałem, no to robi się z tego przepotężny, kompetentny, aktualny. I, i, I możliwy bardzo szybko do zweryfikowania co do prawdziwości serwis drogowy, którego żadna generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad przez swoje wysokopłatne linie telefoniczne nie zapewni nam. Tak jak kierowcy sobie zapewnią, też. No właśnie, a to, a, a to, się, dzieje, a to się dzieje w czasie rzeczywistym. I, i tutaj właściciel tej aplikacji. Ma taką korzyść z tego, no ponosi jakiś koszt, ktoś tę aplikację napisał, ktoś się wymyślił, to, to, to kosztuje. Utrzymanie tych wszystkich łącz kosztuje, serwis, wsparcie techniczne, aktualizacje no wiadomo, jest koszt. On na tym zarabia, zamieszcza, nie każąc płacić tym użytkownikom. Tylko zamieszczając reklamy, no narażając ich na to, że w, na połowie tego ekranu co jakiś czas pokaże się reklama, i, i, i to jest, no to, to, to działa w ten sposób. Ale gdyby. Nie było takiej społeczności, gdy, gdyby nie, nie zaczęło 100 tysięcy ludzi w jednym czasie korzystać z tego, z tego serwisu, no to on nie miałby biznesu, prawda? Czyli, czyli ten, który to wymyślił, też ma z tego jakąś korzyść, bo zarabia na reklamach, a ci wszyscy użytkownicy, nie płacąc za to, oferując swoje spostrzeżenia z drogi, em, mają tę korzyść, że em, wyświetla im się na ekranie, co się zdarzy za kilometr albo za dwa. Łącznie z takimi rzeczami jak zatrzymany samochód. Więc to też jest świetny przykład wykorzystania internetu właśnie do tego, żeby pomagać sobie nawzajem. Ale jest jeszcze zjawisko ładne po angielsku crowdfundingiem, czyli zbiorowym finansowaniem. Coś w rodzaju zbiórki publicznej, tylko no, ze względu na to, że dzieje się to w internecie, że e, e, no, to w związku z tym nie dzieje się na żadnym określonym terytorium, wymyka się to bardzo opresyjnym państwowym przepisom o zbiórkach publicznych, e, więc jest, jest w tym więcej swobody. Załóżmy, że ktoś chce napisać książkę, wartościową książkę. Książkę z misją, która oświeci ludzi, jak działa ten świat, i nie może znaleźć wydawnictwa. To wydawnictwa w tej chwili, wiadomo, to są firmy działające na rynku. Oceniają książki przede wszystkim przez pryzmat tego, jaki będzie potencjalny dochód ze sprzedaży tego w księgarniach. I, i, i to jest w zasadzie jedyna przesłanka, w, którą, którą się kierują tak, no, w, w, w gradacji przesłanek ważonych. Natomiast taki przykład chciałem Państwu podać. Ukazała się na rynku książka, która się nazywa Hejtocholik. I co jest to książka, której autor może wyleciało mi z pamięci nazwisko, ale. ale oj w dodatku w notatkach tego nie mam, ale jest to książka poświęcona. Hejtowi, czyli nienawiści rozpowszechnianej w internecie. Jeden z najpoważniejszych w tej chwili problemów społecznych. Doprowadził już w samej Polsce kilku ludzi do samobójstwa, a dziesiątki ludzi do załamania nerwowego. Um, czyli no, internet jako, jako narzędzie wykorzystywane w złej wierze, może też posłużyć do tego złe słowa. Mogą zabić człowieka albo doprowadzić go do rozstroju nerwowego. Internet daje taką możliwość, żeby, żeby nienawistne, złe słowa, pomówienia, wyzwiska, każdy może rozpowszechniać w zasadzie, w zasadzie bez konsekwencji. Najczęściej anonimowo, chociaż anonimowość jest złudna, bo, bo gdy się bardzo chce, można ustalić autora, ale komu by się chciało ścigać, przechodzić przez. Traumę polskiego sądownictwa, polskiej prokuratury. Wie, wielu ludzi odpuszcza. No i e, autor książki Heitocholik opisał to zjawisko. Opisał mówiąc, że przyzwyczailiśmy się do niego Nawet go niesłusznie Zaakceptowaliśmy No i jaki jest efekt? Ten cały hejt, ta cała międzyludzka nienawiść Zdaniem tego autora wyszła z monitorów na ulicę A my musimy żyć w świecie W którym każdy może obrobić nam tyłek I zrobić krzywdę Nie tylko słowem, ale i czynem Hejter rzuca bezpodstawne, agresywne, krzywdzące opinie Na lewo i prawo Kiedyś cierpiały na tym dzieci w gimnazjach Później prezenterzy telewizyjni Dziś Problem ten niebezpiecznie zbliża się do ciebie. Gwałtownie topnieją szanse na to, abyś nigdy nie poczuł jego niszczycielskiego wpływu. Co gorsza, zrozumiesz wagę problemu dopiero wtedy, gdy dotknie cię osobiście. Ten czas nadejdzie prędzej czy później. Książka się ukazała. E... Ale trzeba było ponieść nakłady inwestycyjne, żeby ją wydać. To jest w zależności od nakładu od kilkunastu do kilkudziesięciu, czasami tysięcy. Autorowi tej książki udało się zebrać pieniądze na wydanie tej książki właśnie dzięki crowdfundingowi. Jest taki serwis internetowy, który, który Państwu właśnie w tej chwili fragmentarycznie pokazuje, gdzie ktoś, kto ma pomysł, że chce coś fajnego zrobić, Przedstawia ten pomysł innym użytkownikom, inni użytkownicy we własnym sumieniu, w duszy, w umyśle oceniają, warto dać na to pieniądze czy nie. Niektórzy nie dają w ogóle, niektórzy dają dwa złote, niektórzy dają więcej, ale temu, temu człowiekowi na książkę Hejtoholik, ja tu gdzieś miałem to zapisane, udało się zebrać kwotę, no Niech no spojrzę, bo jeszcze tam była fajna, fajna historia z pewną kawą. Nie, no ja się zawezmę, przepraszam, bo jak szukam lewą ręką, to jest gorzej niż prawą. O, jest. No więc 1394 osoby zebrały 60 tysięcy złotych i udało się wydać tę książkę. Co ciekawe, w. Inny taki, taki rekordowy projekt to jest 1722 osoby, wpłaciły ponad 68 tysięcy złotych i wsparły powstanie. Uwaga, uwaga kociej kawiarni miał kafę. Jest to taka idea, że w kawiarni po prostu między stolikami, zapachem parzonej kawy i lukrowanych ciasteczek chodzą koty i robią dobrą atmosferę, bo podobno koty robią dobrą atmosferę. Przy czym te dwa projekty, ta książka i ta kawiarnia, o których Państwu powiedziałem, nie powstały dzięki tej platformie, którą wyświetlam a dzięki też takiemu społecznościowo, samopomocowo, spółdzielczego przedsięwzięcia, które założył mój kolega z radia, Krzysztof Skowroński. On założył na początku, kiedy odeszliśmy z trójki, założył internetowe radio wnet. Później ta idea zaczęła się rozszerzać, między innymi w taki sposób, że w czasie jednej z reporterskich podróży, jak ja spotkałem tą kobitę z grabiami, to on spotkał rolników z Ponidzia Którzy, jak powiedzieli mu, za, za ile sprzedają swoje płody rolne, i on to policzył i porównał, za ile kupujemy jedzenie w sklepach, to stwierdził, że on skróci tę drogę trochę i da ludziom w Warszawie możliwość kupienia zdrowego jedzenia, a tym rolnikom bezpośredniej sprzedaży, i stworzył jarmark wnet. I rzeczywiście udało się doprowadzić do czegoś takiego, że w jakimś tam zakresie zostali wyeliminowani pośrednicy w obrot, z obrotu, że ci rolnicy ze swoją marchwią, jajkami przyjeżdżali tu do fabryki wódek Koneser i, i, i co sobota sprzedawali swoje produkty. I to była taka, taka forma, zdaniem Krzysztofa, wsparcia. On zresztą tę akcję nazwał Uratuj rolnika. Później zaczęło się właśnie takie crowdfundingowe finansowanie Radia, radia Wnet, aż w końcu też dzięki pośrednictwu Radia Wnet zaczęto finansować metodą właśnie tego, tej, tych internetowych zbiórek publicznych tego typu przedsięwzięcia, jak wspomniana Kocia Kawiarnia czy, czy książka Holik. O, to jest niezła akcja. Uber wróg publiczny numer jeden. Jest to platforma internetowa, też taka społecznościowa, która. Pierwsza smartfonowa aplikacja do zamawiania taksówek, jaka pojawiła się na polskim rynku, ale też jako pierwsza przewozem osób zarządza w tak zdecydowanym stopniu. Tak się sami określają. Konkurencja, konkurencja dla taksówek obecna na całym świecie, można dzięki platformom internetowym tudzież aplikacjom na, na smartfony, można zamawiać sobie wzajemne podwożenie się już nie tylko w długich trasach jak robi to na przykład serwis BlaBlaCar, ale też wewnątrz w, z punktu A do punktu B na przykład w mieście Warszawa. I podczas gdy no, były różne próby takiego zinternetyzowania korporacji taksówkowych, były programy typu e i pośredniczyły w kontaktowaniu nas z odpowiednią korporacją taksówkarską, to tutaj Uber, do którego też mogą przyłączyć się taksówki, jeśli chcą, ale głównie są to prywatne pojazdy, nadzoruje cały proces sprowadzenia i finalizacji transakcji, do tego stopnia, że nie rozliczamy się bezpośrednio z kierowcą. Na końcu trasy dziękujemy mu uprzejmie za podróż, a kwota zostaje pobrana z naszej karty kredytowej. Do systemu Uber z tytułu świadczony Usługi trafia 20% prowizji, programy są dostępne na różne tam systemy operacyjne. No i to jest rewolucja bo bardzo skróciły drogę człowieka do transportu do transportu publicznego w mieście takiego takiego indywidualnego samochodowego z punktu A do punktu B nie od przystanku do przystanku skróciły w taki sposób, że korporacje taksówkowe zaczęły odczuwać bardzo, ale to bardzo dotkliwe straty z tego powodu spadek obrotów i zaczęli taksówkarze a przede wszystkim korporacje, czyli te, które nad nimi stoją, które dotąd czerpały zyski z pośrednictwa, zaczęły protestować do tego stopnia, że przez pewien czas w Hiszpanii i w Niemczech Uber był zakazany. Ale w końcu, zdaje się, Komisja Europejska stwierdziła, że nie wolno zakazywać w sumie jakiejś tam działalności na poły samopomocowej, na poły rynkowej. Ale. Działa, ma się dobrze. W zasadzie każdy, kto ma samochód, może być kierowcą, ale też każdy, kto nie ma samochodu, może skorzystać z usług i jest to znacznie bardziej korzystne niż zamawianie taksówki. To oglądaliśmy. O, i jeszcze jedna fajna forma wymienianie się domami na wakacje. Też sposób na to, żeby, żeby nie wydawać strasznych pieniędzy, bo, bo to zazwyczaj jest największa część w wyjazdach wakacyjnych czy niewakacyjnych, zakwaterowanie. Są serwisy internetowe, gdzie jeżeli mamy dom w jakimś miejscu, to pokazujemy go, oferujemy, że jak nas nie ma, no to możemy się wymienić. Ktoś ma dom na Mazurach, kto inny na Pojezierzu Wielkopolskim, ktoś inny jeszcze w górach, a ktoś inny w pięknej puszczy białej, a ktoś inny koło centrum nauki Kopernik. Więc taka zamiana. Też nie byłaby możliwa, no bo jak ludzie by się kontaktowali ze sobą gdyby i, i, i mogli przebierać w ofertach w takiej ilości, gdyby nie internet. I tutaj też no, można z tego skorzystać pod warunkiem, że zaoferuje się własny dom. Tutaj pokazałem przykładowo ktoś w Nowej Wsi Przywickiej, Oferuje swój dom do, do skorzystania, ale też zaznaczyłem tym czerwonym kółkiem: jest tam taka opcja przepraszam, miałem to wyłączyć jest taka opcja taki, taki przycisk preferencje wymiany. Jak się to kliknie, to użytkownik tego domu pisze, gdzie ewentualnie chętnie by z czyjegoś domu skorzystał. I co ważne, od, po, powtarzam, odbywa się to w obrocie bezgotówkowym, czyli dom za dom, mieszkanie za mieszkanie. I to, proszę Państwa, w zasadzie no, taki, tych przykładów jest, jest więcej. Można by było starczyłoby nam pewnie, żeby, żeby bardziej szczegółowo omówić każdy, każdy z tych, które w, tu zaprezentowałem, ale też wiele, wiele innych, które funkcjonują w internecie. Pewnie starczyłoby nam m, czasu do, do wieczora, ale, ale mamy ograniczony czas na ten wykład. Właśnie nie wiem, czy się w nim zmieściłem, czy nie. O, w sam raz, 45 minuta mija. Ehm. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby takich rzeczy wyszukiwać w internecie. Bo jak rozumiem. bo wśród, wśród ludzi na emeryturze są dwie Postawy wobec internetu, albo entuzjastyczna, albo naprawdę bardzo, bardzo sceptyczna. Mam to tak u swoich rodziców, gdzie ojciec w ogóle nie chce się do tego dotykać, a mama? O, bardzo chętnie i to, i to tak korzysta, że, że ja czasami jestem zadziwiony. Więc zakładając, że większość z Państwa tu siedzących, a być może wszyscy posługują się internetem, zachęcam, żeby takich rzeczy wyszukiwać i obserwować dla własnej satysfakcji albo do wzorowania się po to, żeby, żeby jakąś formę samopoczynienia, Pomocy tutaj powołać, albo skorzystać z tych, którzy już, które już istnieją w internecie. Oczywiście, pojawia się pewien wątek na pewno w Państwa głowach takiej nieufności a co jeżeli zostaniemy oszukani? No bo, no bo to jest normalne. I powiem tak, że były jakieś badania społeczne. Ja zaraz. Któryś z polskich ośrodków je przeprowadził, dotyczące właśnie poziomu oszustw w realu i w wirtualu, czyli w zwykłym życiu i, 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 i w internecie. I co się okazuje? Zbadali to naukowcy, od badań rynkowych, socjologowie. Okazuje się, że dookoła, tutaj w tym namacalnym, rzeczywistym świecie. Czyha na nas więcej oszustwa niż w internecie. Tak to jest w ujęciu statystycznym. Więc przy, przy odrobinie ostrożności myślę, że spokojnie da się z, z takich rzeczy korzystać i taką samopomoc organizować. Jeżeli są pytania, bardzo chętnie odpowiem, ale też jestem ciekaw na przykład Państwa opinii czy jakie, jakie rodzaje pomagania sobie nawzajem, jakie rodzaje samopomocy byłyby możliwe do wdrożenia tu i teraz. Jeżeli mają Państwo takie refleksje, bardzo proszę, jeżeli jest potrzeba odpowiedzi na pytania, również jestem do dyspozycji.

Jakiś pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, który można odrobić na przykład w grupie wodzącego się Uniwersytetu, to chyba wspólne wycieczki po ukończeniu rodziny. Jest osoba, która dobrze wiedział, a my to zaznajemy się w tym gronie, Wystarczy się skrzypnąć raz w tygodniu. Wspólny spacer i gawęda, a ja znam tą historię o tym miejscu. A tutaj moja rodzina ma w tym związek. Idziemy sobie. 2 kanapki, nie wiem, palimy gdzieś o i mimo spędzamy czas. We własnym tempie, niech boganiami To się zadziało. Tak się właśnie no, zadziało się Trzeba właśnie na wzią w najbliższej ukończonej wyżgowości. Można. Ambitniej. O, ale... No to właśnie. Albo na przykład wybieramy się do skansenów w Puligowie. Albo, nie wiem, do pałacu książanych. było o takich bliskich miejscach. jedziemy do tego domku w Czarnym, na spacery tutaj po tych lasach wzdłuż yy, tych ma, mareczkich. Także to jest jakiś jeden z przykładów. Albo się na przykład zjeżdżamy, jakieś cieplej rowery. Także takich przykładów samo, tak zwanej yy, takich już nie związanej z internetem, czy nie, nie sięgałem, na internetu. Te rzeczy o Pani Jacek, tego zorganizowania się. Kiedyś w tej piosence jest zawarta bardzo ciekawa też treść, że nawet w gronie kilku, no nie musimy wszystkich kochać i lubić, ale nie z wszystkimi zawieraliśmy związki tak małżeńskie, nie musimy codziennie na nich patrzeć, ale w gronie nie wiem, sąsiadów, czy w pracy schodowej, czy w okolicy, w której mieszkamy, myślę, że znajdzie się kilka osób, z którymi można taką, może nie bardzo intensywną, ale wymianę dokonać na zasadzie. Tak? Ja tam musi z wnuczkami posiedzieć, to usiądą, powędzią, u nas, a ja skoro i robię coś y, 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 czym się, na czym się dobrze znam, przykład ugotuję ten gar, tego garsh. My mamy na wsi, bo pan dyrektor mówił, że mieszkam w Ostrołęce. Dokładnie to mieszkam, w, sła, w słabo skomunikowanej wsi pod Ostrołęką i mamy między sąsiadami wspólnotę dowożenia dzieci do miasta. Bo to jest zawsze największy problem, bo z jednej strony jest szkoła, z drugiej zajęcia pozalekcyjne, z trzeciej kino, gwiezdne wojny. Moje chłopaki kupiły właśnie sobie bilety, chociaż nie wiedzą, jak tam dojadą. Więc jak, jak jest kłopot, to. I, i, I naprawdę to, to, to funkcjonuje wśród wielu sąsiadów, no ten podwiózł mnie dzieci, no to ja jestem zobowiązany do tego, żeby, żeby za chwilę jemu odwieźć. I... Ale też powiem Państwu ciekawą historię, gdzie wykonaliśmy w, w naszej sąsiedzkiej wspólnocie ulicy Dzikiej Róży w Czarnowcu pod Ostrołęką pewną małą, międzysąsiedzką legislatywę. O co chodzi? Mianowicie, kiedy nasza ulica była jeszcze bezimienna, e, powzięliśmy z, na, na herbatce takiej, takiej zbiorowej, tam chyba z sześć rodzin było, e, informację, że ktoś tam próbuje narzucić nazwę ulicy na jakąś banalną, spokojną, cichą, czy w ogóle takich, jakich wiele w okolicznych wioskach i w ogóle nie konsultując tego z nami. No więc zaczęliśmy się dowiadywać co i jak, rzeczywiście Rada Gminy chce nam uchwalić nazwę ulicy, ale skąd oni to wzięli, kto im to zaproponował, przecież my nic o tym nie wiemy, no nie, zrobiliśmy akcję taką, że było mało czasu, więc trzeba było Radzie Gminy dać gotowca. Kolega, który jest prawnikiem, zresztą radcą prawnym w, w dużej fabryce w, w, w Ostrołęce, napisał projekt uchwały. Ja, ponieważ to na czym najlepiej się znam, to publicystyka. To napisałem uzasadnienie do tego. Dwie panie, które na co dzień pracują z klientami w handlu, więc znają się na, na stosunkach międzyludzkich, przeszły się przez ulicę, zebrały podpisy. I wysłaliśmy coś takiego bardzo szybko do gminy. I co się okazało? Jak radni dostali gotowca, jak zobaczyli, że mają przeciw sobie, e, na, na, na przeciw sobie ileś osób, a dokładnie wszystkich mieszkańców tej ulicy, bo wszystkich podpisy udało się zebrać, zupełnie inaczej się zachowali, więc to też jest ta siła więzi międzyludzkich i funkcjonowania, funkcjonowania w grupie, bo no, no przecież gdybyśmy byli jakąś ulicą ludzi, w których każdy jest pozamykany i każdy musi pozamykany w swojej posesji tylko interesuje się tym, co się dzieje wewnątrz jego ogrodzenia, no to takich mieszkańców obywateli łatwo jest rozgrywać. Na przykład narzucić im nazwę ulicy. To jest bardzo taki banalny i mało dotkliwy przykład, no bo to, to, to w sumie wszystko jedno, przy jakiej ulicy mieszkam, byle, byle tylko się jakoś dobrze kojarzyła. Natomiast, no, 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 kiedy władza ma naprzeciwko siebie społeczeństwo złożone z zatomizowanych jednostek, to może te jednostki dowolnie przeciw sobie rozgrywać, narzucać im swoją wolę, być działalnością w poczuciu pewnej bezkarności, wiedząc, że ma naprzeciwko siebie. Podzielone, a w każdym razie niezjednoczone jednostki, a jeżeli jest to jakaś zbiorowość pokazująca, że ma naprzeciw tej władzy wspólny interes, to jest zupełnie inna rozmowa. To jest ta, ta sama zasada, tak jak przy zbiorowych zakupach, inaczej sprzedawca podchodzi do grupy ludzi, którzy mają wspólny interes i chce zrobić jeden zakup. I tak samo inaczej podchodzi władza, która ma naprzeciw siebie jako partnera albo przeciwnika, różnie to bywa, ale też grupę ludzi zjednoczonych jednym interesem.